A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Morrowind, w którym to już chyba oddamy w końcu Enochlalu wszystkie pajęcze nici mepali, których tak długo poszukiwaliśmy. Zostały nam dwie tylko do znalezienia. Dwie nici do znalezienia, jedna znajduje się w Vivek, a druga, z tego co mam zapisane, tutaj znajduje się w Kul. I dzisiaj mieliśmy zacząć od Vivek, żeby znaleźć nić w Vivek, ale tak sobie pomyślałem, że jednak zaczniemy najpierw od Kul. Z tego względu, że jak już będziemy te wszystkie nici mieli, to i tak będziemy musieli do Vivek iść, ponieważ w Vivek przesiaduje Enochlalu, do którego musimy te nici dostarczyć. Dlatego zaczynamy dzisiaj od Kul. Kul, pamiętacie, jest tutaj na północnym zachodzie. O, i tutaj w Kul musimy dokładnie znaleźć taką postać, która nazywa się Shotera. Shotera. I ona będzie miała amulet giętkiego języka, który dodaje plus 5 do retoryki. No dobra, myślę, że łazikiem na luzie powinniśmy do Kul bezpośrednio się dostać. Chyba był bezpośredni dostęp, no nie? A jeżeli nie, to do Gnisis na pewno będziemy mogli i z Gnisis jakoś do Kul pewnie da radę. No, jest bezpośrednio do Kul, super. I teraz tak, musimy znaleźć tutaj w Kul Lombard. Ta cała Shotera, czy ten cały Shotera przesiaduje w Lombardzie. Kul, to jest Kul. Ja sobie może załączę mapkę okolicy i tutaj będziemy szukać Lombardu, dom cechowy. Dom cechowy. Dom cechowy to chyba jest Lombard, nie? Jakoś tak podobne funkcje pełni. Nie jestem pewien, ale tutaj są domki mieszkalne, tu jest ogólnie przystań. No dom cechowy tutaj, no to chyba to będzie. Chyba, że jeszcze czegoś nie poodkrywaliśmy. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy dom cechowy, musimy tam znaleźć kogoś takiego, kto się nazywa Shotera. I on niby... Dom cechowy tu niby ma być, tak? I ta postać niby będzie miała amulet giętkiego języka. Jedną z pajęczych nici mepali. Shotera, tu jest. To jest Khajiit. Khajiitka to chyba jest. No dobra, wygląda sympatycznie. Zobaczymy, czy po dobroci odda nam amulet. Nie ma handlu, czyli na pewno od niej nie możemy tego odkupić. No to tak się za dobrze nie zapowiada. Możemy porozmawiać w sprawie Morakthong. No to jest jak najbardziej quest dla Morakthong, aczkolwiek czy to o to chodzi? Nieświadomi kojarzą z Morakthong Mroczne Bractwo, zachodnią gildię zabójców. Morakthong jest jednak zajadłym wrogiem Mrocznego Bractwa i diametralnie różni się od niego pod względem zasad i praktycznego sposobu działania. No to już wiemy, my tutaj działamy przeciwko Mrocznemu Bractwu, odbieraliśmy im w końcu te pajęcze nici także, nie? No ale... No ale co? Jakieś plotki? Nie, bez sensu. Usługi? Usługi? Chyba nie sprzyja ci szczęście. Tongar wynajmuje jej łóżka, może ci też sprzedać żywność. Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej, dowiedz się w redorańskim posterunku Aldveloti leżącym na zachodniej stronie wybrzeża. Jest tam kowal i kupiec, a także mała kaplica. No i obawiam się, że będziemy musieli postąpić tak samo jak ostatnią, czyli w jakiś sposób sprowokować ją do ataku, żeby pozyskać ten amulet. A, no dobra, załóżmy maskę klawikusa złośliwego. Się ciemno zrobiło. Chwyćmy za miecz i podrażnijmy ją trochę. Wkuszmy ją. Zniewaga. No, zniewaga. No, musi mnie zaatakować, tak? A! Wkurzyła się i to tak ostro. Dość tego. Powinna mnie zaatakować. Wtedy my nie złamiemy prawa. Ale coś się nie kwapi do tego. Dzień dobry. O! Już chciałem zagadać, ale... No, tak z pięściami wyskoczyła. No, sorry. Ale potrzebujemy pajęczej nici. Nic się strasznego nie stało. Oni nie reagują, no bo to na mnie zaatakowała. Zmienimy hełm z powrotem. No i trzeba tutaj sprawdzić... Jest! Amulet giętkiego języka. Ja dla zasady zaznaczam. No tak mówię, że dla zasady. No dwa przedmioty zostały, to już widzę je tutaj perfidnie, których brakuje. No ale jest zaznaczony. Został nam jeden. Tam w tym. W Vivek. Amulet giętkiego języka. Zwiększa się retoryka 5 punktów. Okej. No tu widzę jakieś profesjonalne wytrychy. Możemy wziąć. Już dużo tych wytrychów mam chyba, co?
No. Profesjonalne, profesjonalne, wszystkie profesjonalne, mistrzowskie mamy dwa. Profesjonalna sonda, pięć mistrzowskich sond mamy. No rzadko rozbrajamy pułapki, wiecie co, może tej profesjonalnej się tutaj pozbędę, zostawię. Mistrzowskie sobie zostawimy, mamy pięć sztuk. Każda z tych sztuk ma dużo wykorzystań jeszcze do zużycia jakby. Pułapki na tyle rzadko się pojawiają, przynajmniej ja tak trafiam, że te pięć mistrzowskich sond to nam starczy na bardzo, bardzo długo, zwłaszcza, że zabezpieczenia mamy na tak wysokim poziomie, że praktycznie jak zużywam, wykorzystuję użycie, to od razu się udaje tę pułapkę rozbroić, jakoś nie psujemy tych sond za bardzo. To samo z tymi można by porobić, troszeczkę pozostawiać, no mógłbym nawet trochę ich pozostawiać, bo strasznie tego dużo. Też mi to wszystko wychodzi, jeżeli chodzi o otwieranie zamków za pierwszym podejściem, prawda? Tu sobie zostawimy dwa profesjonalne, dwa mistrzowskie, resztę zostawimy tam na luzie, przecież to nam wystarczy. O, jeszcze mamy przecież, zobaczcie, klucz uniwersalny. 50 wykorzystań, otwiera każdy zamek, no nie. No dobra, w każdym razie mamy kolejną pajęczą nić Mefali. Do widzenia, wychodzimy. I teraz tak, została nam ostatnia, Wewiwek. Wewiwek, dokładnie w dzielnicy świętego Delyna. Dobra, udamy się z powrotem do łazika. Wrócimy do Altrun. I z Altrun, korzystając z usług Gildii Magów, standardowo udamy się do Wewiwek. O. Później dzielnica świętego Delyna na południu. Altrun. I tam w Wewiwek, w dzielnicy świętego Delyna, dokładnie musimy się udać. Zaraz tutaj sprawdzę, to chyba w kanałach miało być, tak? Tak jest. Kanał. Południe 3 dokładnie. Południe 3. Skoro to jest oznaczane to takim jakby kierunkiem świata i numerem jeszcze, to znaczy, że nie chodzi o takie kanały... Nie chodzi o takie kanały perfidne typu ścieki. Południe 3, czyli to jest jakaś taka jakby kwatera mieszkalna. Byliśmy czasami w tego typu kanałach, właśnie w takich niewielkich siedzibach. W sumie to jest nad kanałami, ale nazywają to kanałami. Wewiwek, Gildia Magów. I tam będziemy musieli się na południe tej dzielnicy świętego Delyna udać i znaleźć właśnie taką siedzibę o numerze 3. Tak też uczynimy. I tam powinniśmy znaleźć kogoś takiego, kto się nazywa Drozajmar. Drozajmar. I on będzie miał buty skoku, które dają plus 5 do akrobatyki, czyli ostatnia pajęcza nić Mefali. Tak, z mieczem wyjdziemy. Będzie jakiś strażnik świątynny, czy nie będzie? Nie będzie. No to wiecie co? Sklepiemy go, co? Sklepiemy go, bo na tyle często tutaj przychodzimy na ten główny plac w dzielnicy przybyszów. Lepiej, żeby żaden strażnik tutaj nam nie chodził, tylko muszą oni tutaj po bokach uważać, ci mieszkańcy, żebyśmy ich nie klepnęli czasami. O, coś mi rzucił? Nic mi nie rzucił. No dobra, wychodzimy, idziemy do dzielnicy świętego Delyna. Te wszystkie dzielnice świątynne. Święty Olms, Święty Delyn, Świątynia Główna, Wewiwek, wszystko na południu. Dlatego skręcamy w lewo. I tutaj jakoś... Znaczy tak, po drodze będziemy mieli strefę Redoran, tak? No dobra, moja akrobatyka. Zobaczcie na mnie teraz. Zobaczcie na mnie, patrzcie, patrzcie teraz. Tutaj, cyk, pierwszy skok. Cyk, tutaj drugi. A, to jest właśnie moja akrobatyka. Okej. Ktoś tutaj za mną krzyczy, coś? Jakiś strażnik świątynny mnie ściga? Tam jest jakiś. A nawet jakby mnie zauważył, to... O, już mnie zauważył. Podejrzewam, że takiej akrobatyki jak ja to nie ma, żeby tutaj skakać, wspinać się gdzieś, jakieś cuda robić, zeskakiwać z dużej wysokości, zsuwać się po tych ścianach. Ej, bo kolejny strażnik. Wiecie co, ja może użyję paska jednego, drugiego. No, spróbuj szczęścia, cwaniaku. Cyk. Unik. No, wyjął broń. Powaliłem go. Jak jest powalony, to otrzymuje większe obrażenia, łatwiej w niego trafić. No i widzicie sami efekt, jaki jest. Jesteśmy w strefie Redoran teraz, tak jest. Musimy iść dalej. Tutaj już niedługo posągi powinny być. O właśnie, tam widzicie na górze posąg. Tam widać fragment posągu. Takie posągi charakterystyczne dla dzielnicy świątynnej.
I tu są właśnie takie dzielnice. Jesteśmy chyba właśnie w dzielnicy Świętego Delyna. Tutaj obok jest Święty Olms, a tam już świątynia główna. I teraz tak, na południu... O, kanał południe 2, kanał południe 1 i kanał południe 3. Tu musimy się udać. Jakoś tak dziwnie to ponumerowane. 1, 2, 3, no dobra. I tam też... No kurde, dobra. No, pilnują coś tutaj tej dzielnicy świątynnej, no ale nic dziwnego, to są strażnicy świątynni w Vivec. To nic dziwnego, że w dzielnicach świątynnych jest ich najwięcej. Ale jak Procek się tutaj przejdzie, to będzie masa świątynnych trupów, coś czuję. No dobra. Kolejne posągi. Dużo sztandarów takich, zobaczcie, banerów. Ładnie to wygląda, ta dzielnica świątynna. Jeszcze jakiś strażnik tutaj też? O kurde, dwóch. Dobra. Jeden pasek, drugi. Zauważyli mnie? Chyba mnie nie zauważyli. Dobra, olać ich. Olać ich. Tutaj była dwójka. Po środku była jedynka. I to jest kwatera, której szukamy. Uwaga. Południe 3. Tak jest. Święty Delyn. Kanał. Pomimo tego, że to kanał właściwie... No właśnie, nie jest. Drozajmer. To miał być on? Tak jest. I on najprawdopodobniej ma buty skoku, z tego co ja mam napisane, plus 5 do akrobatyki. Może trzyma je gdzieś tutaj w jakiejś pace? Może nie musimy go zabijać, co? No chyba, że ma jakąś opcję handlu albo coś, zaraz zobaczymy. Najpierw, bo wiecie, czasami jak jest, to może zajrzę do niego. Nie ma handlu. Nie ma handlu na pewno, arena. Dołączyć do Moraktong. Arcymistrz Enochlalu przebywa w tej dzielnicy miasta Vivec, w której znajduje się arena. No to wiemy. Dzielnica Świętego Olmsa. Konkretne miejsce, mały sekret. Wampiry nie są tu takim problemem jak na zachodzie. Tutaj mroczne elfy wrzucały je do ognia wieki temu, a teraz świątynia dba, by nie wracały. A może się kiedyś wampiryzmem zainteresujemy, ale nie o taki sekret nam chodziło. Moraktong. Aha, to jest ten sam tekst, który nam mówił ten ta Khajiitka poprzednio. Nie, to raczej... Kurczę, trzeba go będzie na pewno naprawdę też prowokować. Wiecie, tak szukam tutaj, może gdzieś te buty trzyma. Bo wiecie, to może być na zasadzie typowego kupca. Jak czasami idziecie do kupca, który jest w jakimś tam pomieszczeniu, i on ma do zaoferowania określone towary, to tak naprawdę tych towarów nie musi mieć przy sobie. Mogą one być w jakiejś skrzyni w tym domku. I jak przykładowo byście te skrzynie otworzyli wytrychem, w jakiś sposób te przedmioty po cichu wyjęli, to on by ich tam w tej swojej opcji handlu nie miał. To jest jakby taki sposób powiązania tych przedmiotów ze skrzyni z tym kupcem. No co prawda ten tutaj opcji handlu nie ma, ale też może jakoś jest powiązany z tym przedmiotem. Dlatego tak wolę poszukać. Może gdzieś tutaj te buty by były, nie? Ale z tego co widzę, to... No chyba też będziemy musieli go sprowokować, no. No zawsze można próbować go okraść jeszcze, no. Może by się udało te buty jakoś wyciągnąć od niego. No ale nie, dobra. Prowokację załączymy sobie. Załączymy prowokację, niech nas zaatakuje, może się uda. Zmienimy tutaj maskę. Perswazja. Zniewaga. Nie zrozumiał mnie chyba. Tak sądzisz? Może spróbujesz szczęścia? No, tak, tak, o to nam chodzi, tylko ty byś nas musiał zaatakować. Jeśli szukasz bójki, głupcze, to jesteś na dobrej drodze. O, dobrze, 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 właśnie szukamy bójki. Zamknij się i walcz. No tak, ale jeszcze nas nie zaatakował. A, wkurzył się, dobra. Teraz nas powinien zaatakować, no. Tylko wiecie co, może ten hełm od razu zmienimy, bo potem zapomnę jeszcze. Cyk. Dobra, zaatakował mnie. Wyciągnął jakiś taki sztylet, no, słabiutki. No sorry, gościu, no ale no, musimy mieć te przedmioty, zwłaszcza, że tylko jednego nam brakuje. No są jakieś buty magiczne, to pewnie to? Buty skoku, tak jest. Zwiększa się akrobatyka o 5 punktów. Na stałe, jak się to nosi. Mamy wszystkie przedmioty. No dla zasady oznaczam tutaj na karteczce ptaszka sobie postawię przy butach skoku. Zrobione. Co to za sztylecik? Zabójcze ostrze lodu. No taki byle jaki. No dobra. Mamy wszystkie pajęcze nici mepali. Musimy udać się do Enochlalu z dobrą wiadomością.
pajęcze nici, które dawno temu zostały zarabowane przez Mroczne Bractwo. Aczkolwiek nie wszystkie nici chyba pozyskiwaliśmy od Mrocznego Bractwa. No ten Khajiit teraz tutaj jakoś nie wyglądał mi na członka Mrocznego Bractwa. Ta Khajiitka poprzednio też jakoś tak zbytnio nie. No może coś mieli z nimi wspólnego. Poza tym to, że zostały te przedmioty zrabowane przez Mroczne Bractwo, to nie znaczy, że w jakiś tam sposób nie trafiły później do innych postaci, które nie musiały do Mrocznego Bractwa przynależeć, prawda? No w każdym razie, tak czy siak, udało nam się te przedmioty pozyskać. Musimy się udać na arenę. Na arenę, do kanałów. Pod areną są kanały. I tam jest, pamiętacie, ta ukryta lokacja, gdzie znajduje się siedziba Morak Tong. Oto i arena. Dzielnica areny. I teraz tak, do kanałów. Dobra, wejdźmy tutaj na górę może. Wejdźmy na górę i tutaj z parteru powinno być wejście do kanału. Zaraz odpalę mapkę. Strażnicy tu będą? Nie wiem. Kanały tutaj na przykład w prawo skręcimy zaraz. Jest strażnik. Jeden, drugi. Dobra, może się jakoś uda tutaj uciec. Kanały. Chyba otrafił mnie czymś. Widzę w prawym dolnym rogu. Coś mi obniżył. Mam nadzieję, że nie na stałe. Zwinność mi obniżył. Obniżenie współczynnika. Dzika niezdarność. No miejmy nadzieję, że to zaraz przeminie. Teraz tak. Składowisko. Tak. Składowisko. Wejście do tajnej lokacji na pewno było w składowisku. Wchodzimy. Ale oddamy te przedmioty w końcu. Ile nam to czasu zajęło, nie? Jest składowisko. I to było gdzieś... O, szczur. To było tutaj, nie? Jeszcze jeden szczur. Chowamy mieczol, bo to jest siedziba naszej gildii. Nie musimy tutaj się z mieczem ładować. Wszyscy nas tutaj znają i kochają. I mają nadzieję, że zdobyliśmy te nici w końcu pewnie, nie? Dzień dobry, dzień dobry. A w ogóle możemy tę klątwę, którą mamy, znieść przy ołtarzu tutaj, tym? Ołtarz Mefala? Nie, to był taki ołtarz, tylko że się mogliśmy jakby skomunikować z bóstwem, tak? Dostaliśmy wtedy tam coś, pamiętacie? Teraz tak, tutaj się chyba szło. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak jest, tutaj będzie taki mostek, no, u góry. Znaczy, jesteśmy u góry teraz. I tutaj Enochlalu. Jest, cały czas na nas czeka. No dobra. No to zagadajmy, no trzeba mu te nici oddać. Któregoś dnia zastąpisz mnie pewnie jako arcymistrz Morak Tong. No pewnie tak. Najpierw jednak oddamy nici. No mamy wszystkie, dużo ich tutaj jest wypisanych. Będziemy klikać po kolei. Czerwona wiedza. Było oddane już. Kolczasta pięść. Było oddane. Miazga. Oddajemy w tej chwili. Odmowa. Było oddane. Opoka. Oddajemy. Przedsiębiorczość. Było już. Srebrna wiedza. Jest. Szybkość. Było oddane. Wiedza niezwykła. Oddajemy w tej chwili. Ja tutaj sobie tak przesunę. Wiedza tajemna. Było oddane. Zbroja nieczułości. Było oddane. Zbroja równowagi. Była. Zbroja zwinności. Była. Zielona wiedza. Oddajemy. Złota wiedza. Oddajemy. Cięcie. Było oddane. Lekkie ostrze. Było oddane. Podchody. Były oddane. Przekroczenie. Były. Przekształcenie. Były. Sztuki przyziemne. Były. Zabójcze pchnięcie. Oddajemy. Giętki język. Oddajemy. Kęs. Był. Pewny lot. Był. Płynny unik. Był. I ostatni. Skok. Oddajemy. Okej. Udało nam się oddać wszystkie
pajęcze nici Mephali, które zaginęły, które zostały zrabowane przez Mroczne Bractwo i które my w końcu odzyskaliśmy. Enoch Lalu jest nam na pewno bardzo wdzięczny, aczkolwiek jakoś tego specjalnie nie okazuje, ale nagroda, jaką dostaliśmy, to nie spłynęła na nas z łaski Enoch Lalu, tylko z łaski samego bóstwa Mephali. Jeżeli dobrze wiem, jak mnie tam ktoś poinformował z widzów, to powinniśmy otrzymać zaklęcie, tak jest tutaj. Na samym końcu zobaczcie, zdolność Mephala. I co to daje? Możemy rzucić kameleona 50% oraz premię do ataku 10-punktową i zarówno jedno, jak i drugie trwa przez 1 minutę. No, czyli takie typowe zaklęcie, można powiedzieć, skrytobójcze. Jesteśmy tacy na wpół niewidzialni dzięki kameleonowi. Możemy łatwiej wejść na przykład na tyły wroga i premią do ataku, wiecie, zwiększoną szansą na trafienie, na przykład zadać mu cios w plecy, zostanie wygenerowane trafienie krytyczne. Chyba coś takiego. Zwłaszcza, że jest 100% szansy na użycie tego. No, koszt many nawet duży, ale 100% szansy, że to zadziała. Fajna sprawa, na przykład powtórna siła Ogrula ma 63% szansy. A, ja mam takie coś, nawet nie pamiętam, że się tego uczyłem. Siłę sobie możemy przywracać, nawet mikstur nie muszę nosić. Jakby nam obniżyli siłę, to możemy sobie czarem przywrócić. Fajnie, zwłaszcza, że nie kosztuje dużo many, tylko jeden punkcik. Tylko 63% szansy, ale... Ale to też pewnie dlatego, zauważcie, w lewym dolnym rogu wytrzymałość mamy zmniejszoną. Ona się tak przywraca, przywraca teraz. Zaczynam odzyskiwać siły coraz bardziej i ta szansa pewnie tutaj tak jest, wzrasta. Było 63, już jest 67. Ale i tak setki raczej tutaj nie osiągniemy. Ile teraz jest? 69, 70 chyba może być, tak? Jak się naładuje ta kondycja na maksa. Naładowana. 70% szansy, że sobie siłę możemy przywrócić, ale przy jednym punkcie many to możemy tym spamować, aż tam się ta siła zregeneruje, nie? Fajnie, dobrze, że mi się przypomniało, że ja to mam. Dobra, Mephala obdarzyła nas swoją łaską, oddaliśmy wszystkie przedmioty, które zostały, które gdzieś tam zaginęły, jest super. I teraz możemy przejąć przywództwo w Moraktong, czyli rozmawiamy w sprawie arcymistrza. Zgodnie z tradycją, nowy arcymistrz Moraktong honorowo zabija poprzedniego arcymistrza. Oczywiście możesz ze mną walczyć, jeśli uważasz, że możesz wygrać, ale jestem zmęczony. Jeśli pozwolisz mi odejść w pokoju, nadam ci tytuł nowego arcymistrza. Nikt nie zakwestionuje naszych słów. No właśnie, możemy go wyzwać na pojedynek, albo pozwolić mu ustąpić. No... Ja, jeżeli istnieje taka możliwość, to zawsze staram się załatwić wszystkie sprawy po dobroci, dlatego... No dobrze, pozwolimy mu odejść cały czas. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze stosunki, to wszystko jest w porządku. Niech tak będzie. Niedługo stąd odejdę. Nowy arcymistrz Moraktong, to ty. Zawsze uważaj na Mroczne Bractwo, gdyż na pewno będą wkrótce próbowali odzyskać to, co tobie udało się im odebrać. Luzik, luzik, będziemy uważać tutaj. Będziemy strzec pajęczych nici, chociaż one pewnie zostaną u Enoch Lalu. Okej, okay, no to czyli Enoch Lalu niedługo odejdzie. Arcymistrz Enoch Lalu podziękował mi za darowanie życia. Jestem nowym arcymistrzem Moraktong. Jeszcze się upewnimy, czy na pewno. Czy aby na pewno. Moraktong, Gildia Zabójców, arcymistrzem jestem. Reputacja 58, super! I teraz tak, no mamy jeszcze troszeczkę czasu. Na razie gildię Moraktong zostawmy w spokoju. Praktycznie, no co, zdobyłem tytuł arcymistrza. Jeszcze wiem, i nawet mnie utwierdziliście w przekonaniu, tam ktoś tam mi pisał, że będę mógł w przyszłości, jakbym bardzo chciał, wziąć sobie jakieś zlecenie zabójstwa, takiego honorowego zabójstwa, wiecie, z licencją na zabijanie, u innych przywódców Moraktong. Chyba w Balmorze, znaczy w Balmorze na pewno jest siedziba, w Altrun chyba była siedziba Moraktong oraz w Sadritmora jeszcze. I wiem, że na pewno jedno, a może nawet z 2-3 zadania gdzieś tutaj u kogoś będziemy mogli jeszcze wziąć. Ale w tej chwili nie możemy. Nie wiem dlaczego. Ponoć w tej chwili nie możemy, ktoś tam mi pisał. W przyszłości, jak coś tam się stanie, to może da radę. Na razie nie. Czyli
Na razie mamy ten tytuł arcymistrza, możemy oficjalnie już zamknąć sprawę związaną z Moraktong. Może kiedyś jeszcze jakieś zadanie dla nich zrobimy. Ale teraz, skoro mamy jeszcze trochę czasu, to ja myślę, tutaj zamkniemy drzwi. Tak oficjalnie kończę sprawy związane z Moraktong, zwłaszcza, że tutaj raczej nie będę już wracał. Tak myślę, no chyba, że coś się tutaj będzie działo jeszcze. Bo nawet jakbym jeszcze chciał zrobić jakieś zlecenie dla Moraktong, to raczej w tych innych siedzibach. Tam ktoś tam nam to zleci. I teraz tak, chciałbym załatwić sprawy jednak związane z wielkim rodem Redoran. Już pozamykać wszystko na ostatni guzik. Problem polega na tym, że czekamy niby na ten ostatni etap budowy twierdzy cały czas, tak? Tak gdzieś byli ci strażnicy. Teraz spróbuję zwiać, bo już nie będziemy z nim walczyć. Czekamy na ten ostatni etap budowy twierdzy. Nie wiem, ile to jeszcze będzie trwało, ale ponieważ trochę to pewnie będzie jeszcze trwało, to pomyślałem, że... bo nam chyba niewiele do poziomu brakuje, dwóch punkcików. Weźmiemy sobie poziom. Wiecie, będziemy musieli się szkolić w czymś, a skoro się będziemy musieli szkolić, potem jeszcze odpoczywać w łóżku, no to wszystko będzie trochę trwało. Może na tyle długo, że ten ostatni etap budowy twierdzy zostanie zakończony. Jeżeli by tak było, no to super. Tutaj strażnik chodził. Bo byśmy wtedy od razu przenieśli się do Altrun i udali się do Atyna Sareti. Jak już będziemy mieli twierdzę, to idziemy od razu do Atyna Sareti, do obecnego przywódcy tej całej rady tam, wielkiego rodu Redoran. I on nam chyba przekaże zwierzchnictwo wtedy. On właśnie chciał twierdzę od nas, tylko możliwe, że jeszcze jakieś zadanie nam da. O, tam nie jestem pewien. Nie jestem pewien, jak to będzie w rodzie Redoran, bo ja zawsze byłem... zawsze robiłem tę misję dla wielkiego rodu Hlalu, który ma swoją główną siedzibę w Balmorze. A teraz sobie tak po raz pierwszy w sumie skończę ten wielki ród Redoran. Tak, udaję się do Balmory, ponieważ w Balmorze czeka na nas Caius Cossades, u którego się ostatnio ostro szkolimy. On tam nas szkolił w czymś związanym chyba z szybkością, co tam się wyszkolimy. Poza tym Caius Cossades może nas wyszkolić, pamiętacie, w retoryce. Retoryka dosyć istotna dla nas, ponieważ wpływa na osobowość. No osobowości jeszcze nie mamy wymaksowanej, także śmiało możemy sobie te 5 punkcików zapewnić. A poza tym retoryka to jest jedna z naszych zdolności, no może nie głównych, ale tutaj tych dodatkowych retoryka, czyli jak się w tym szkolimy, jak zdobywamy poziomy w tej retoryce, to automatycznie wpływa to na nasz awans. Zdobywamy tutaj te punkciki do następnego poziomu. Czyli jak Caius Cossades nas wyszkoli w retoryce, to dostaniemy te 2 punkciki, których nam brakuje do poziomu i jeszcze 8 nadmiarowych punktów potrzebnych do poziomu kolejnego, no nie? Tak to działa. Szkolimy się w retoryce, to poziom nam tutaj rośnie. Wszystko jedno, czy się szkolimy w terenie jakoś tam za pomocą gadek, czy ktoś nas szkoli za kasę. Ważne, żebyśmy się szkolili, wtedy ten pasek od poziomu rośnie, 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 no nie? Dlatego Caius Cossades w tej chwili obowiązkowy. W sumie jeszcze moglibyśmy posprzedawać trochę rzeczy, skoro jestem w Balmorze, ale to zaraz. Najpierw ten poziom weźmiemy. Wczytywanie obszaru. Caius Cossades, który pozwala nam korzystać ze swojego łóżka. Także będziemy mogli poziom od razu tutaj wziąć. I teraz tak. O, tylko wiecie co, może perswazję trochę. Tutaj jakąś łapówkę mu damy. O, stówka od razu wskoczyła. Jakiś chyba krytyk perswazji nam wyskoczył. Został wylosowany, że tak się wyrażę. Szkolenie. To znaczy tak, na pewno coś z szybkością. Bez zbroi tańsze. No dobra, bierzemy. 1, 2, 3, 4. Szkolimy się w umiejętności bez zbroi. 6, tak? 7. 8. 9. Chyba 10. No wezmę na wszelki wypadek jeszcze jedno. I retoryka. Retoryka. Brakuje nam 2 punktów do poziomu. Retoryka wpływa na poziomy, czyli 1 punkcik. Drugi, mamy poziom. Jest napisane, odpocznij i przemyśl swoje osiągnięcia. Znaczy jeszcze nie mamy, ale już moglibyśmy wziąć. Ale bierzemy kolejne 8 punktów, żebyśmy mieli gwarantowane 5 punktów do osobowości. I automatycznie jak te 8 punktów tutaj będziemy brali, 2, 3, 4,
4, 5, to szkolimy się dalej. I ten pasek z poziomem nam się tam przesuwa, no nie? 5, 6, 7, 8. Przynajmniej tak to powinno działać. Teraz siup do łóżka, do wyzdrowienia. No i się udało. 5 punktów do szybkości mamy. A stówkę mamy już. A jak to nam wskoczyła stówka tutaj, tak od razu, za jednym zamachem? Jak? Znaczy, bo ja ogólnie zapomniałem, że to stówka już teraz będzie, jak... No. Znaczy, zapomniałem, że nam tylko nam tylko 5 punktów do stówki brakuje. Ale wiecie, z tego, co mówiłem wcześniej, co testowałem jakoś tam dużo, dużo wcześniej, to nie mogłem za jednym zamachem z 95 wskoczyć na 100. Musiałem to dzielić na 2 albo 3 etapy chyba, nie? Ja zapomniałem teraz jakoś tak, ale wskoczyło mi na stówkę jakimś cudem. Tak jakby nie zadziałał błąd w tej wersji. No bo wiecie, to było uważane za błąd, że nie mogliśmy od razu wskakiwać na 100. No dobra, no w każdym razie mamy stówkę, no jest super, no. 5 punktów do szybkości jest max. 5 punktów do osobowości, to wiadomo, tak planowaliśmy. I jeden punkcik zawsze bierzemy do szczęścia, bo inaczej się nie da. Ale to ciekawe, teraz w sumie dylemat będę miał. Bo wiecie, no 95 zwinności to sobie zarobię standardowo. Ale jak będziemy mieli 95 do zwinności, to będę miał dylemat, czy spróbować za jednym zamachem tę zwinność wziąć, czy dzielić na 94, znaczy na 99 i później dopiero na 100. Bo wiecie, jeżeli z 95 na 100 nie zadziała za jednym zamachem, a będziemy mieli 10 punktów, to nam wskoczy tylko o jeden punkcik wtedy, będzie 96. I będziemy to musieli rozbijać na jeszcze więcej etapów. Dlatego jak mam pewność, że to za jednym zamachem nie wejdzie, to wtedy lepiej się wyszkolić tak o 8 punktów w danej dziedzinie. Wtedy do 99 skacze, czyli de facto rozbijamy to jakby na 2 etapy, a nie na tam 3 czy 4. No ale skoro teraz zadziałało, to może spróbujemy. Jak będzie 95, to spróbujemy za jednym zamachem wziąć setkę przy zwinności. No ale jest fajnie. No w każdym razie, zobaczcie, mamy już stówkę siły, stówkę inteligencji, stówkę siły woli, stówkę szybkości, stówkę wytrzymałości i... Znowu brakuje nam 2 punktów do kolejnego poziomu, ponieważ szkoliliśmy się w tej retoryce, czyli w zdolności, która wpływa na nasz poziom. Moglibyśmy teraz znowu w retoryce się o 2 punkciki doszkolić i byśmy mieli kolejny poziom, tylko że byśmy nie mieli tak fajnie gwarantowanych tych punktów tutaj do statystyk, nie? Dlatego na spokojnie, no, damy sobie teraz z tym spokój. Pomyślimy kiedy indziej nad tym. Jest ciemno w każdym razie. Aha, ponieważ to szkolenie tak długo trwało, to... Jest! Moja twierdza została wybudowana. I super. No to dobra, skoro mamy twierdzę, będziemy mogli zakończyć nasze sprawy związane z wielkim rodem Redoran. To już pewnie nie w tym odcinku, bo musimy kończyć zaraz. Ale wiecie co, może jeszcze w tym odcinku jakoś tak szybko się ogarniemy. Posprzedajemy coś tutaj w tej Belmorze. Może jakieś klucze mamy do zostawienia, nie wiem. O, co my tu jeszcze moglibyśmy zrobić? Sleperuję się może, tak pójdę do tej dzielnicy takiej kupieckiej bardziej, no w sumie to już tu jestem. O, co my możemy sprzedać? Tu jest kowal na pewno, sprzedamy mu jakiś sprzęcior. Kowal. Wygląda jak ten strażnik świątynny, bo sprzedaliśmy mu hełm z Wiwek. Handel. Sprzedajmy mu na przykład. Masz tu szklaną halabardę, za dużo nam nie da za nią, tylko 1500 była warta dużo więcej, ale... Bo będzie. Dalej. No, tutaj możemy do gildii wojowników szybko zajść. Tam jest ten nasz znajomy czarnoskóry brat. Kupiec, płatny szkowal, który ma przy sobie 2000 sztuk złota. Bardzo dużo i dlatego jemu sprzedamy. Tak, ma 2000. Jemu sprzedamy na przykład. Tutaj masz szklany miecz jadu. Warty dużo więcej, ale za 2000 jak najbardziej ujdzie. W ogóle zobaczcie, jak go ubraliśmy fajnie. On na początku stał tak bez zbroi, bez niczego. Jakąś lipną tarczę chyba miał. A taki kolorowy się teraz zrobił. Ebonowa zbroja, dwemerowy hełm, dwemerowa tarcza, buty chyba jakieś takie świątynne, świątynnego sługi może, coś w tym stylu. Tak jakoś dziwacznie on wygląda. No ale tak wygląda. Tak go ubraliśmy tutaj. Czy tego chcieliśmy, czy nie.
No, zajdźmy tu jeszcze na przykład. Tutaj jest krawiec, tak. No, ten krawiec skupuje wszystko, nawet zbroję. A ponieważ skupuje zbroję, to no właśnie, ma jakiś hełm taki, któremu sprzedaliśmy. Trochę taki samurajski przypomina. Handel. Aż tutaj dedryczny sztylet. Za 8 stówek. Jak ci się uda sprzedać drożej, to zarobisz kupę kasy. Pewnie wyjdziemy i ten koleś od razu pójdzie gdzieś tam w teren do tego kraba kupca, który ma 10 tysięcy złota i mu sprzeda za 10 tysięcy, nie? Chociaż wiecie, ten krab kupiec gdzieś tam w terenie, na pustkowiach siedzi, więc zanim by do tego krabca taki handlarz doszedł, to by go bandyci pewnie gdzieś tam zabili po drodze i to oni by sprzedali sztylet krabowi kupcowi. Handel. Tutaj możemy coś sprzedać w lombardzie pewnie. Masz tutaj taki diabelski hełm głowonoga. No dobra. No, założyła go od razu. Będzie w takim hełmie głowonoga chodzić. Do Rawira możemy zajść, tylko że Rawirowi, do Rawir, znaczy Rawir, to tam mało kasy. Serca Dedry mu sprzeda. A się chłopak cieszy. Chociaż dużo mamy tych serc Dedry, ale to ja je zbieram bardziej dla zasady, a nie po to, żeby je sprzedawać. Ja jestem takim łowcą, kolekcjonerem serc Dedr. 13 sztuk. Za 1577 moglibyśmy mu sprzedać, gdyby miał tyle kasy, a masz tu jeszcze sole pustki. Ciesz się, Rawir. Nasz stary znajomy Rawir. Jemu skumę na samym początku sprzedawaliśmy i księżycowy... Czyli takie substancje... No wiadomo, znaczy, że nielegalne to wiemy, ale takie stosunkowo drogie w porównaniu do innych takich składników alchemicznych, które znajdowaliśmy w terenie, to na początku sporo na tym zarabialiśmy, właśnie dzięki Rawirowi, bo on jest jednym z nielicznych kupców, którzy takie coś skupują, nielegalne substancje. W sumie to jeszcze mi ktoś mówił, jeden z widzów mi mówił, a też damy Rawirowi, bo czemu by nie. Takie pierścionki po drodze przechwyciłem. Ja zastanawiałem się, czy to mogą być pierścionki questowe, bo miały takie dziwne nazwy, Talizman Wiedźm na przykład. Ale z tego, co mi powiedział jeden z widzów, to jest po prostu taka nazwa tego magicznego pierścienia. On żadnym przedmiotem questowym nie jest, także możemy się go pozbyć. I jeszcze jeden taki mieliśmy. Też się zastanawiałem, czy to czasami nie jest questowy i się okazało, że też to nie jest questowy. Kamień Życia, o też. Niby pierścień, ale ma taką dziwną nazwę, tak jak jakiś artefakt albo coś. Ale nie, tak nie jest, możemy się tego pozbyć. Za zero mu sprzedamy. No, troszkę się poluzowało tutaj. Pozbyliśmy się tych pierścionków, części przedmiotów takich. W sumie to mogłem sprzedać ten demoniczny buzdygan. On jest ciężki nawet, 25 kamieni. Ale dobra, już tam kiedyś przy okazji komuś sprzedamy. Tych wytrychów się trochę pozbyliśmy, zostawiłem. Możemy młotki płatnerskie jeszcze tutaj zużyć po części. Te takie słabsze, zreperuje się. No, tak trochę tę postać ogarnęliśmy sobie dzisiaj, nie? Zarobiliśmy kasę, wyszkoliliśmy się, wzięliśmy poziom. Mamy zwierzchnictwo nad Moraktong. Jeszcze mógłbym szybko skoczyć, tak żebyśmy w następnym odcinku wystartowali już w Altrun. Bo wiecie, w Altrun udamy się do Atyna Sareti. Tam w sprawie naszego ostatniego awansu w Wielkim Rodzie Redoran, czyli przejmiemy jego obowiązki, tego Atyna Sareti. Altrun. Czyli w następnym odcinku właśnie sobie tutaj w Altrun wystartujemy. Ja może jeszcze wyjdę z tej Gildii Magów. Znowu taki dłuższy odcinek nam wyszedł, ale dobrze, pozałatwialiśmy dużo takich drobnych spraw, także... Czy również... Także fajnie się złożyło. O! W tym miejscu zakończymy odcinek i w następnym odcinku będziemy myśleć nad tym wielkim rodem Redoran. Może się już uda tej wszystkie sprawy zakończyć. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie!